Cała Polska włączyła się w 8. edycję ogólnopolskiej akcji narodowego czytania, popularyzującej czytelnictwo i upamiętniającej narodową literaturę. Tym razem mieszkańcy wielu miejscowości, w tym również Tarnobrzega, czytali nowele zaproponowane przez parę prezydencką. Wśród nich znalazły się Dobra Pani Elizy Orzeszkowej, Dym Marii Konopnickiej, Katarynka Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków Bruno Schulza, Orka Władysława Reymonta, Rozdziobią nas kruki wrony Stefana Żeromskiego, Sachem Henryka Sienkiewicza oraz Sawa Henryka Żywuskiego. W minioną sobotę od samego rana na Tarnobrzeskim Placu Targowym przy ulicy Kwiatkowskiego rozbrzmiewała Katarynka. Fragmenty tego dobrze znanego utworu prezentowali m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Dolina Smaku i piłkarze z klubu sportowego Siarka Tarnobrzeg. Lubimy oczywiście takie niesztampowe miejsca i chcemy pokazywać miejsca tarnobrzeskie, w którym spotykają się ludzie. Cieszymy się bardzo, że piłkarze i trenerzy również naszą inicjatywę poparli i wspólnie tutaj właśnie na Tarnobrzeskim Miejskim Targowisku możemy przygotować to narodowe czytanie. Mamy nadzieję, że będzie to taka trochę inna, ciekawa forma, która chociaż na chwilę zatrzyma mieszkańców Tarnobrzega, którzy przyjdą zrobić zakupy, żeby chociaż posłuchać, a może nawet i poczytać razem z nami Katarynkę. Tam hałasu było więcej niż w pokoju. Kaleka słyszała turkot wozów z kilku ulic. Tu skupiały się krzyki z całego domu. Twarz jej owiewał ciepły wiatr. Słyszała świergot ptaków, szczekanie psów i szelest drzew w sąsiednim ogrodzie. To był dla niej dzień. Nie dość na tym strychu, na strychu częściej niż w pokoju świeciło słońce, a gdy dziewczynka skierowała na nie przygasłe oczy, zdawało jej się, że coś widzi. Wyobraźnie budziły się cienie kształtów i barw, ale takie niewyraźne i wierzchliwe, że nic przypomnieć sobie nie mogła. W przedsięwzięcie zaangażowała się tradycyjnie także Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu, zapraszając wszystkich do wspólnego czytania do filii numer 1 na osiedlu Serbinów. Zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców Tarnobrzega. Jak widać, nasze zaproszenie przyjęło wiele osób. Stąd też możemy interpretację poszczególnych nowel przekazać mieszkańcom Tarnobrzega poprzez media, poprzez pobyt tutaj w naszej bibliotece w różnych formach. Nowele będą czytane na rolę. Również pokażemy, jak wygląda książka brajlowska i jak wygląda również czytanie brajlem. Mamy również autolektor, który jest maszyną odtwarzającą czytanie i te właśnie nowele będą w ten sposób prezentowane. Do akcji przyłączyło się ponad 40 osób. Starsi, młodsi, wiek nie miał tu żadnego znaczenia. Wśród czytających znaleźli się m.in. przedstawiciele różnych instytucji, stowarzyszeń, osoby indywidualne, członkowie dyskusyjnego klubu książki, Polskiego Związku Niewidomych, Teatru Czwartek i Młodzieżowego Teatru Amatorskiego, działających przy Tarnobrzeskim Domu Kultury. Świerszcz wypływał cierpliwie z ciemności złudne szwy światła, nikły ściek, od którego nie stawało się jaśniej. Omackiem znaleźliśmy schody. Gdyśmy osiągnęli skrzypiący podest na zakręcie, rzekła matka: zbudź się, Józefie. Padasz z nóg jeszcze tylko kilka stopni. Ale nieprzytomny z senności przytuliłem się mocniej do niej i zasnąłem na dobre. Nigdy potem nie mogłem się od matki dowiedzieć, ile rzeczywistego było w tym, co widziałam owej nocy przez zamknięte patyki, zmożone ciężkim snem, wciąż zapadając w ucho niepamięć. A ile było płodem mojej imaginacji. Wrażenia bardzo dobrze. Takie narodowe czytania są ciekawym wydarzeniem. Można wiele ciekawych nowel polskich, innych książek wysłuchać. My czytałyśmy Bruno Schulza. Mój ojciec wstępuje do strażaków. Bardzo nam się podoba ta proza. Tak jak koleżanka powiedziała, że dużo możemy się dowiedzieć, dużo możemy posłuchać lektur tak naprawdę, bo jesteśmy jeszcze w szkole, więc możemy się też douczyć. Wrażenia też dla mnie bardzo dobre. Dużo osób, co mnie zdziwiło, bo jednak to trochę zanika w społeczeństwie takie czytanie i takich książek. Wszyscy, którzy wzięli udział w narodowym czytaniu, otrzymali specjalny certyfikat sygnowany okolicznościową pieczęcią.